Środowiska akademickiego. Celem tej reformy jest uwolnienie ogromnego potencjału polskiej nauki. Całego środowiska akademickiego Polski wydarzeniu na Narodowym Kongresie Nauki. Poznamy dzisiaj zasadnicze elementy ustawy, która w nadchodzących latach będzie kształtowała ramy działalności instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Półtora roku temu właściwie rozpoczęliśmy przygotowania do Narodowego Kongresu Nauki. Pierwszym krokiem było ogłoszenie konkursu na założenia do projektu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Wszyscy znają nazwę ustawa 2.0. Następnie pan premier powołał Narodową Radę Narodowego Kongresu Nauki. Wystartowało konferencje programowe, było ich 9. Udało nam się debatować na wielu płaszczyznach. Jestem przekonana, że udało nam się stworzyć coś wyjątkowego. Prawdziwe forum współpracy. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy prezentować Państwu projekt prawa, które w tym dialogu udało się wypracować. Głównym organizatorem Narodowego Kongresu Nauki jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które tu na scenie reprezentuje dyrektor generalna ministerstwa, pani Anna Budzanowska. Podobnie jak przy okazji organizacji poprzednich wydarzeń, ministerstwo zaprosiło do współpracy środowisko akademickie, tym razem z Krakowa. Dlatego wspólnie jesteśmy tutaj z panem profesorem Stanisławem Kistrynem. Zastanawiacie się zapewne Państwo, dlaczego to my dwoje tu stoimy. Otóż, proszę Państwa, ci, co znają moją legendarną skromność, powinni wiedzieć, że ja powiedziałbym, że po prostu dlatego, że jesteśmy najlepsi. Natomiast prawda jest taka, że nasi zwierzchnicy wyznaczyli nas jako koordynatorów logistycznej organizacji kongresu. Oczywiście rzeczywistą pracę wykonały i wciąż wykonują nasze zespoły, za co im teraz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i myślę, że Państwo zechcą też wyrazić im swoje podziękowanie. Szanowni Państwo, wszystkie miłe rzeczy, których tu doświadczycie, to jest oczywiście zasługa tych zespołów. Jeśli natomiast miałyby się wydarzyć jakieś niewielkie i nieliczne niedociągnięcia, to wiecie Państwo, kogo za to winić. Wszakże to po to wyznaczyli nasz szefowie. Szanowni Państwo, gdybyśmy chcieli powitać z imienia, nazwiska oraz funkcji wszystkich, tylko najważniejszych gości, to prawdopodobnie byśmy zabrali tutaj w sesji. Dlatego z pełną świadomością niezwykłej dostojności zgromadzonego audytorium powitania ograniczymy do minimum. Wiemy przecież, że Państwo czekają na najważniejszy punkt dzisiejszego dnia, czyli ogłoszenie projektu ustawy. Witamy zatem tylko bardzo serdecznie
inicjatora idei Narodowego Kongresu Nauki, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Jarosława Gowina. Witamy serdecznie wszystkich dostojnych gości, przedstawicieli świata nauki, z kraju, zagranicy, doktorantów, wykładowców, studentów. Witamy przedstawicieli administracji rządowej, posłów, senatorów, władze samorządowe, przedstawicieli mediów oraz wszystkich tych z Państwa, których wymienione przez nas funkcje, zaszczyty i obowiązki nie dotyczą. Szanowni Państwo! Do oficjalnego otwarcia Narodowego Kongresu Nauki zapraszam teraz przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego magnificencję profesora Wojciecha Nowaka. No, naszym pomocnikom wywołać i byli dwójkę. Ja będę próbował sam. Panie premierze, panie i panowie profesorowie, szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Krakowie. Witam w imieniu całej społeczności akademickiej Krakowa i Małopolski. A to znacząca społeczność. Ponad 350 tysięcy studentów, doktorantów, naukowców, pracowników administracji. W Krakowie i Małopolsce, jak w soczewce, skupiają się wszystkie problemy szkolnictwa wyższego w Polsce, bo mamy i szkoły zawodowe i uniwersytety klasyczne, i szkoły techniczne, artystyczne, sportowe, prywatne, państwowe, to wszystko razem. To pokazuje, jak bardzo skomplikowanym problemem jest przygotowanie ustawy o szkolnictwie wyższej, która te wszystkie sprawy potrafi objąć. To bardzo istotne. Od półtora roku na temat tej ustawy dyskutujemy. Dyskutujemy na bardzo wielu spotkaniach, na radach. Bierzemy głos indywidualnie, wszystkie branżowe, tak jak konferencja rektorów akademickich szkół polskich, czy inne podmioty szkolnictwa wyższego. Ale robimy to, bo jest w nas impuls do potrzeby zmian. Zmian, które ułatwią nam lepsze funkcjonowanie. Ułatwią nam jeszcze bardziej dynamiczny rozwój i jeszcze lepszy kontakt ze światem i Europą. To bardzo istotny moment, bo to, co będzie proponowane, to nasza konstytucja. Tak, nasza konstytucja, do której nie tylko musimy się podporządkować, ale musimy ją szanować i musimy ją bronić. Bo to nasze wewnętrzne uwarunkowanie każdego naszego działania. Jak już było powiedziane, od półtora roku trwają narady, dyskusje, krytyki tych trzech projektów zaproponowanych jako ustawa 2.0 i naszych indywidualnych pomysłów. Za chwilę pan premier po raz pierwszy przedstawi projekt nowej ustawy. Naszej nowej konstytucji. To naprawdę przełomowy moment, jeśli idzie o całe szkolnictwo wyższe w Polsce. To dla nas niezmiernie ważne. Mamy świadomość, że to jest dopiero projekt, że jeszcze do końca roku będziemy mogli zgłaszać poprawki, a potem będzie już legislacja. Sejm, Senat, Prezydent Rzeczypospolitej. Mamy nadzieję, że ten zbiór dobrych pomysłów i naszych uwag w tej ustawie będzie miał miejsce i że ta ustawa będzie spełniać nasze oczekiwania. A my naprawdę chcemy lepiej funkcjonować. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę i dziękuję panu premierowi za wybranie Krakowa jako miejsce tego kongresu i Uniwersytetu Jagiellońskiego jako współorganizatora tego dzisiejszego i jutrzejszego kongresu. A robię to dlatego, że cofam się wstecz do historii, to w tym mieście 654 lat temu wszystko się zaczęło. Bo tu, w Uniwersytecie Jagiellońskim,
rozpoczęło się nauczanie na poziomie akademickim. Ale jest jeszcze druga bardzo istotna data, oświecenie Hugo Kołłątaj, który właśnie tu, wtedy rozpoczął reformę edukacji narodowej. Nie tylko na poziomie akademickim, ale również tym podstawowym. Bo edukacja jest jedna. Edukacja w XXI wieku praktycznie rozpoczyna się w przedszkolu. Mamy pełną świadomość, że ta ustawa będzie nam ułatwiać działanie. Ale mamy też świadomość, że nawet najlepsza ustawa, pod którą wszyscy będą się z chęcią podpisywać i bić brawo, będzie mogła być tylko wtedy realizowana, jeżeli będą ku temu warunki. A jednym z istotnych kryteriów tego warunku to jest wzrost, znaczący wzrost finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. Bez tego nawet najlepsze pomysły nie będą mogły być realizowane. Dziękując wszystkim Państwu, tak liczny udział, ponad 3000 uczestników, pokazuje, że środowisko, nasze środowisko jest gotowe na zmiany i na te zmiany czeka. To jest Państwa obecność tu dziś w Krakowie, jest tego najlepszym dowodem. Ja wierzę w takie czasami specyficzne sprawy jak genius loci tego miejsca, Krakowa Uniwersytetu, ale także genius spirit tego człowieka, jakim był Hugo Kołłątaj. I tak sobie myślę, podążajmy za Hugowym Kołłątajem. Jestem dlatego optymistą. Szanowni Państwo, życzę Państwu, żeby ten dwudniowy kongres, tak ważny dla całego środowiska, był pragmatyczny i życzę Państwu przyjemnego pobytu w Krakowie. Podsumowanie analizy systemu i nauki szkolnictwa wyższego w Polsce przedstawi teraz przewodniczący panelu ekspertów Komisji Europejskiej, profesor Georg Winkler. Zadanie pana profesora nie jest łatwe, bo raport liczy ponad 180 stron, a pan profesor ma do dyspozycji 20 minut, ale przewodniczący ekspertów oczywiście da sobie radę. Tytuł wystąpienia pana profesora Winklera to Main Findings of the Peer Review of Poland's Higher Education and Science System. Professor Winkler, let me introduce you to deliver your talk. Thank you, Minister Kowin, Rector Nowak, ladies and gentlemen, dear colleagues. Although I was born in Ostrava, in the Czech Republic, quite close to Krakow, I apologize for not speaking Polish. So that's the reason why I present my talk here in English. Poland is continuing its transition towards an open and globally competitive economy. Poland has achieved macro stability, has undertaken massive reforms, and has, and I say that as an economist, experienced an admirably robust growth even when the financial crisis happened. So congratulations.
Witamy przedstawicieli administracji rządowej, posłów, senatorów, władze samorządowe, media i oczywiście wszystkich zgromadzonych. Witamy przede wszystkim w tym momencie przedstawicieli 10 ośrodków, które pomogły nam przygotować kongres. To jest 10 ośrodków akademickich, 27 wystąpień programowych, 41 paneli, 64 seminaria, 143 godziny debat i dyskusji oraz 320 osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowania. Od razu widać, że prowadzę zajęcia ze statystycznej analizy danych. To najkrótsze podsumowanie w liczbach konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki. Efektem naszej ponadrocznej pracy był zaprezentowany Państwu wczoraj projekt ustawy 2.0 nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Państwo, na rozpoczęcie dzisiejszego dnia jeszcze raz chciałbym wrócić do podziękowań. Serdecznie dziękuję wszystkim rektorom, którzy byli gospodarzami tych konferencji, o których wczoraj miałem okazję mówić. Rektorom i ich zespołom, którzy tak nas świetnie w tych miejscach gościli. Proszę pozwolić, że przypomnę, że byli to panowie profesorowie Sylwester Czapek, Andrzej Kretyn, Cezary Madwijas, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Lesicki, ksiądz profesor Antoni Dębiński, Jacek Naleśnik, Sławomir Wiak, Marcin Pałys, Jan Schmidt, no i oczywiście magnificencja Wojciech Nowak, mój lektor, który jest współgospodarzem dzisiejszego kongresu. Ja pozwolę sobie podziękować jeszcze wszystkim osobom, które współpracowały z nami przez ten cały okres. Nie będziemy wymieniać imienia i nazwiska, ponieważ obawialiśmy się, że po prostu kogoś nie wymienimy. Myślę, że było to dla nas ogromne doświadczenie, nie tylko zawodowe, ale życiowe. Dlatego jeszcze raz z tego miejsca dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, myślę, że możemy powiedzieć, że uczestniczyliśmy w szczególnym przedsięwzięciu. Mieliśmy okazję współtworzyć tę ustawę, którą z dumą nazywamy Konstytucją Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ja myślę, że możemy powiedzieć o tej serii wydarzeń, na półmetku niejako, bo jeszcze będziemy konkretne zapisy dyskutować, szlifować, ale możemy powiedzieć śmiało, to nasza ustawa. Za co panu premierowi? Dziękuję. Celem tej reformy jest uwolnienie ogromnego potencjału polskiej nauki. Szanowni Państwo, ja witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim dniu Narodowego Kongresu Nauki. Bardzo cieszymy się, że są Państwo z nami, że dziś nadal będziemy dyskutować, zgłaszać rekomendacje, szlifować określone przepisy i zastanawiać się, jak wykorzystać w przyszłości ustawę 2.0, aby dążyć do doskonałości zarówno w badaniach, jak i dydaktyce. Przed nami seria kolejnych debat i wystąpień. Dziś ważny element dodatkowy. Podczas kolejnych paneli będzie również czas na zadawanie pytań. Przygotowany jest już mikrofon. W momencie, kiedy ogłosimy zadawanie pytań, bardzo prosimy Państwa o podchodzenie do tego mikrofonu. I korzystając z doświadczeń z konferencji poprzedzających Narodowy Kongres Nauki w Krakowie, doskonale wiemy,
i dobrze, że nie chcą Państwo tylko pytać, ale również dodawać od siebie pewne komentarze, opinie czy sugestie. Jedna tylko prośba. Prośba o błogosławioną zwięzłość, ponieważ bardzo chcielibyśmy, aby przynajmniej więcej niż jedna osoba mogła zadać pytanie w czasie przeznaczonym na to zadawanie pytań, a będzie to przy każdym panelu około 10 minut. Przed nami panel pierwszy poświęcony partycypacji środowiska akademickiego w kształtowaniu polityki nauki i szkolnictwa wyższego. Na ten panel mamy przeznaczoną godzinę. W praktyce oznacza to, że przez 50 minut tu będzie toczyła się dyskusja, a potem 10 minut, oczywiście dam znać dzwonkiem, na pytania z sali. Ten panel prowadził będzie profesor Jarosław Górniak, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki Uniwersytet Jagielloński. I czterech znakomitych panelistów. Profesor Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Fundacji Rektorów Polskich. Profesor Jan Schmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej. Profesor Grzegorz Wrochna, przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Oraz profesor Kazimierz Furtak, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Panie profesorze, 50 minut, potem dźwięk dzwonka, a następnie vox populi. Ja spróbuję. Tak, zostałem podłączony przez ten mikrofon, więc... proszę Państwa, hasło tego panelu to rola organów przedstawicielskich i doradczych w rodzaju polityki nauki szkolnictwa wyższego. Ja myślę, że zauważacie Państwo, że temat jest nieprzypadkowy, ponieważ cały ten proces dochodzenia do rozwiązań ustawowych był oparty na szerokiej partycypacji. Partycypacja w procesie powstawania reguł prawnych rozwiązań w zakresie polityki publicznej jest sposobem nade wszystko na wykorzystanie rozproszonej wiedzy, różnych punktów widzenia w kształtowaniu takich rozwiązań, które będą jak najlepiej adresowały problemy złożonego środowiska. A takim złożonym środowiskiem jest bez wątpienia system nauki i szkolnictwa wyższego. My w tym systemie mamy ukształtowane już instytucje przedstawicielskie, takie, które pochodzą niejako z rekomendacji bądź z wyboru środowiska akademickiego i które odgrywają swoją rolę w różnych aspektach procesu podejmowania decyzji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale też które w takich szczególnych momentach, jak kształtowanie rozwiązań tej ustawy, odgrywają także rolę szczególną. Znaczy, można powiedzieć, że w sposób szczególny się mobilizują. Ja chciałbym najpierw zacząć od tego, ponieważ oczywiście wiele osób zna funkcję tego, ale też część osób może się zastanawiać właściwie, co te zdefiniowane w ustawie przedsięwzięcia, tak, oznaczają tak naprawdę w praktyce funkcjonowania systemu nauki szkolnictwa wyższego. Centralna komisja pewnie najbardziej dotyka każdego z nas, ponieważ gdzieś tam krzyżują się nasze ścieżki kariery z tym ciałem, ale co do pozostałych organów, to myślę, a oczywiście Centralna Komisja też damy dojść do głosu, ale co do pozostałych organów, myślę, że dobrze będzie, jak krótko się te organy przedstawią, a ponadto też może powiedzą trochę o tym, jakie są wzajemne relacje, bo to taki prezentacyjny moment ułatwi nam później rozmowę o tym, jaka była rola i w procesie kształtowania tej ustawy i w kontekście tej ustawy, jak tą rolę definiujemy i czy definiujemy dobrze. Bardzo proszę, pan profesor Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Panie premierze, panie przewodniczący, szanowni państwo,
Zanim powiem kilka słów o Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego obecnej kadencji, bo ona działa nieco inaczej niż poprzednio, chciałbym, odwołując się do swoich doświadczeń z okresu około 30 lat podobnych działań, podzielić się z Państwem pewną refleksją na temat partycypacji środowisk akademickich i naukowych w procesie przygotowywania aktu legislacyjnego albo aktów legislacyjnych. Mamy różne doświadczenia. Dam przykład skrajny takiego procesu partycypacji, kiedy pewien minister, on lub ona, zwrócił się do wszystkich doktorów z listem, z prośbą, żeby się wypowiedzieli, co ma być w ustawie. To jest przykład, moim zdaniem, negatywny partycypacji populistycznej. Kontrastuje z tym proces, który w tej chwili wieńczy pewne dzieło zaprojektowane przez pana premiera i znamienny działaniem Rady Narodowego Kongresu Nauki, w czym braliśmy udział. Ta konferencja jest przecież którąś z rzędu, przypominają nam o tym filmy. To, co bym powiedział, to, że partycypacja zatem jest wielką wartością, ale wymaga instytucjonalizacji we właściwej formie. Partycypacja jednak to trochę co innego niż wpływ. I trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że partycypacja jest tym wyżej ceniona, im bardziej wiąże się z poczuciem realnego wpływania na bieg spraw. Z drugiej jednak strony organy, które byłyby zaproszone do procesu partycypacji, ja bym użył tego słowa, muszą sobie na to zasługiwać. To znaczy w odpowiedzi na zaproszenie o charakterze partycypacyjnym organy te nie powinny reprezentować wąskiego interesu, nie powinny przyjmować postawy obronnej, powinny wykazywać się pewną kompetencją, kierować się pojęciem interesu publicznego. I to właśnie staramy się czynić w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która jest zgodnie z ustawą przedstawicielskim organem szkolnictwa wyższego i nauki, wybieralnym i współdziałającym z organami państwa w ustalaniu polityki państwa w obszarze szkolnictwa wyższe, nauka i polityka proinnowacyjna. Jakie jest instrumentarium? To jest przede wszystkim opiniowanie aktów prawnych i na potrzeby właściwie bardzo wielu ministrów, prawie że całej Rady Ministrów, Rada wykonuje te zadania, ale w tej kadencji także postanowiliśmy rozszerzyć zakres działań o raporty i niektóre z nich zostały wykorzystane w procesie legislacyjnym prowadzonym już przez ten rząd. Nasi główni partnerzy to Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i inne konferencje i Centralna Komisja, z którą współdziałamy w procesie przyznawania uprawnień do doktoryzowania. Dzień dobry, witam Państwa. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest jednym z dwóch ciał, które są ciałami w pełni wybieranymi. Wprawdzie konferencja jako taka nie jest wybierana, natomiast my jako rektorzy zostaliśmy wybrani. Obdarzeni z jednej strony zaufaniem społeczności czy wspólnoty akademickiej danej uczelni, ale z drugiej strony spoczywa na nas ogromny obowiązek, aby w sposób, o którym mówił przed chwilą pan profesor Woźnicki, Jurek, reprezentować bardzo różne postawy i bardzo różne, że tak powiem, bardzo różny stosunek do otaczającej nas rzeczywistości, który jest udziałem poszczególnych uczelni. Proszę Państwa, uczelnia to niezwykle skomplikowany system. Wczoraj mówił o tym i pan premier, chyba jak też w swoim wystąpieniu. Nie ma tak skomplikowanych instytucji o tak różnorodnym polu działania jak szkoła wyższa, jak uniwersytet. Ogromne przedsiębiorstwo. Niektórzy chcieliby widzieć w nim bardziej korporację niż instytucję naukową. Inni mówią o wolności naukowej, o swobodzie działania itd. itd. Paradygmatach wielu podstaw funkcjonowania uniwersytetu. Ale z drugiej strony pojawiają się ciągle takie elementy związane z tym, aby
dużym stopniu utrzymywać, ograniczać to. No wczoraj była mowa o tym finansowaniu i tak dalej. I wiemy we właściwą stronę. Interesy nasze są zbieżne, konkurencyjne. A jednak jako ci, którzy czujemy na sobie wielki ciężar odpowiedzialności za szkolnictwo wyższe, za kształtowanie charakterów młodych ludzi, za nauczanie, za prowadzenie badań naukowych, za kształtowanie elit, również politycznych, bo przecież to z uniwersytetów wchodzą się w większości przypadków premierzy, prezydenci i często chwalą się tym, że ukończyli taki, a nie inny uniwersytet, tak jest na całym świecie. Ta odpowiedzialność z jednej strony ciąży, ale z drugiej strony daje nam niepowtarzalną szansę, aby uczestniczyć w tym życiu publicznym, społecznym. I konferencja rektorów akademickich szkół polskich, która powstała, podobnie jak inne konferencje na świecie i w Europie, byłem w Astanie i spotkałem się z przewodniczącą konferencji rektorów kazachskich uniwersytetów. Nie jest wiele, ale również mają taką konferencję, nawet dwie. Jedna to jest asocjacja taka bardziej, powiedzmy sobie, towarzyskie ciała, ale jedna jest konferencją bardzo poważnie traktowaną przez rząd. I tak dzieje się w całym świecie. W Europie te konferencje to są prawdziwi, realni partnerzy rządu we wszystkich działaniach związanych z kształceniem, edukacją od przedszkola, jak to wczoraj było mówione, aż po uczenie się przez całe życie. Konferencja rektorów Polska ma 20 lat. 107 członków, nie jest łatwo zostać członkiem konferencji, bowiem trzeba spełnić wysokie wymagania związane nie tylko z uprawnieniami do doktoryzowania, ale również z szerokością i, że tak powiem, poziomem prowadzenia i badań, i procesu praktycznego. Mamy również stowarzyszonego członka, to jest konferencja rektorów publicznych uczelni zawodowych, 36 uczelni, które zrzeszone razem stanowią takiego członka zbiorowego. Od 20 lat, pomimo różnych zakrętów i pomimo różnych działań, które w czasie były podejmowane nie tylko w tym obszarze, konferencja nie tylko się rozwinęła, ale przejęła ogromną część działań, które realizuje wspólnie z ministerstwem. Oczywiście wszędzie decydują ludzie. Osobowość ministra, w przypadku również wicepremiera, co sobie bardzo cenimy, iż właśnie ministrem nauki i szkolnictwa wyższego jest pan minister, który jest jednocześnie wicepremierem naszego rządu. To jest ten styk jest zawsze kształtowany przez osobowości osób, które biorą w tym udział. W tym przypadku jeszcze rozumiem, będziemy mieli w dalszej części możliwość, panie profesorze, mówić o tym, jak doprowadzaliśmy do obecnego stanu wspólnie działając. Konferencja, już Jurek o tym mówił, ale tak naprawdę uczestniczy w życiu społeczno-politycznym poprzez to, iż praktycznie każdy akt prawny dotyczący procesu edukacji, ale nie tylko, szeroko pojęty edukacji. Przecież konferencja była jedną z tych organizacji, która bardzo usilnie walczyła o to, aby do egzaminu maturalnego wróciła matematyka. Co dzisiaj mam wątpliwości, było doskonałym, dało doskonałe. Więc myślę, że podobnie jak w innych krajach europejskich, te konferencje są liczne, to znaczy zrzeszają wszystkie czołowe uniwersytety danego kraju, tak się dzieje we Francji, tak się dzieje w Niemczech, tak się dzieje w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii i tak dalej. To jednocześnie są realnym, rzeczywistym partnerem rządu, bowiem to tutaj, w tej konferencji, jak w soczewce, zbiegają się różnego rodzaju poglądy, które następnie ukształtowane w toku dyskusji i debat, które prowadzimy, przejawiają się czy raportami, czy stanowiskami, czy uchwałami tej konferencji. Mam nadzieję, że jeszcze będzie o tym za chwilę mowa. Działamy praktycznie rzecz biorąc społecznie. Konferencja rektorów akademickich szkół polskich jest umocowana w ustawie, ma osobowość prawną, ale jedynym źródłem finansowania tej instytucji jest składka uczelni, które tworzą tę konferencję. Wkładają środki finansowe, które pozwalają nam funkcjonować. Chcielibyśmy, aby dostrzeżone było przez rząd, iż tak organizacja, która tak wiele obowiązków ma i wobec społeczeństwa wykonuje, była w jakimś stopniu finansowana również ze środków publicznych, bowiem działamy na rzecz sektora szeroko rozumianego publicznego. Myślę, że w tej ustawie może
następnych etapach dyskusji również i taki zapis się znajdzie. Tak na przykładu powiem, że nasza konferencja, biuro naszej konferencji liczy 4 osoby. W Hiszpanii, gdzie niedawno byliśmy, biuro konferencji około 100 uniwersytetów należy liczyć 17 osób i 100% jest finansowane przez rząd, co nie znaczy, że przez to podlega temu rządowi w rozumieniu, iż wykonuje, powiedzmy sobie, zadania stawiane przez rząd wyłącznie, oczywiście też. I myślę, że będziemy do tego dążyć, aby robić to jak najlepiej i myślę, że czas ku temu, aby o tym poważnie rozmawiać. O takie rozmowy z panem premierem już odbyliśmy i myślę, że będziemy tutaj jakoś znajdowali środki na to, aby w jak maksymalnym stopniu reprezentować nasze środowisko wobec rządowców naszych państw. To muszę chwilę na początku. Panie profesorze, Komitet Polityki Naukowej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Komitet Polityki Naukowej nie jest organem przedstawicielskim, jest organem pomocniczym ministra, doradczym. W związku z tym nie jest naszą rolą reprezentowanie interesów środowiska wobec ministra, raczej doradzanie ministrowi według naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia, które z tego środowiska wynika. Oczywiście jesteśmy w tym środowisku głęboko zakorzenieni. Przekrój Komitetu Polityki Naukowej jest dość szeroki. W 12-osobowym składzie mamy lekarza, filozofa, prawnika, informatyków, fizyków, biologów. Mamy przedstawicieli uczelni, instytutów PAN, instytutów badawczych. Jeśli chodzi o zadania komitetu, katalog w obecnej ustawie jest dość długi, ale w zasadzie streszcza się do opiniowania dokumentów przedstawianych przez ministra. Dawniej było to opiniowanie może bardziej formalne, w tym normalnym trybie konsultacji dokumentów. Obecnie środek ciężkości bardziej przenosi się na prace przygotowawcze nad nowymi dokumentami, gdzie wydaje nam się, że nasz plan może być może mocniej. I pan profesor Kutak, przewodniczący Centralnej Komisji. Centralna Komisja do spraw stopni tytułów. Szanowni Państwo, panie profesorze, panie profesorze, akurat reprezentuję instytucję, która jest najbardziej leciwa spośród tych wszystkich, które tutaj są reprezentowane. Centralna Komisja powstała, jako jeszcze Centralna Komisja Kwalifikacyjna, powstała w 1951 roku, a więc liczy 66 lat. Jak zaprzestanie swoją działalność, będzie miała 69, czyli sam raz czas do przejścia na emeryturę. Ale tutaj skojarzeń żadnych nie ma. Od samego początku podstawowym zadaniem Centralnej Komisji, więc kwalifikacyjnym tego dodatku, jest dbałość o jakość, poziom polskich naukowców, polskich kadr naukowych. Dlatego podstawowym zadaniem, już jeżeli chodzi o sam sposób działania, to jest w tej chwili wyznaczanie Komisji do spraw przywodów habilitacyjnych, to jest opiniowanie wniosków o nadanie tytułu profesora. Wiadomo, że profesora nadaje prezydent Rzeczypospolitej, ale również opiniowanie wniosków do stanowisk profesorskich dla tych pracowników, którzy nie mają habilitacji. I to też jest znaczna część naszej działalności, ponieważ tych wniosków się pojawia nie dużo. Niezależnie od tego włączamy się, oczywiście nie w takim zakresie jak Rada Główna, czy KRAS, do opiniowania, czy do odpowiadania rozwiązań legislacyjnych. I tak było również i teraz przy przygotowaniu tej nowej ustawy. Jeżeli chodzi o współpracę, to instytucjonalna współpraca jest z Radą Główną Nauki Szkolnictwa Wyższego w zakresie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Ale niezależnie od tego współpracujemy jeszcze z innymi instytucjami. Chciałbym o jednej powiedzieć, a mianowicie po rozmowach z prezesem Polskiej Akademii Nauk, panem profesorem Kuszyńskim oraz dziekanem Wydziału IV profesorem Rogalskim, chcemy, żeby jak najwięcej czynnych, aktywnych członków Polskiej Akademii Nauk było recenzentami właśnie w przywodach czy habilitacyjnych, czy profesorskich. Chodzi o to, żeby nie było później mówione, że jakość recenzentów, zresztą po wczoraj podczas dyskusji się przewijało, jest nie zawsze właściwa. I to są właśnie te nasze działania, które w ramach jeszcze obowiązującej ustawy coś poprawiają. Natomiast oczywiście w ramach nowej ustawy będzie to inaczej. Dziękuję bardzo. Teraz, proszę Państwa, chciałbym przejść do wątku, który już zapowiedziałem, a mianowicie, żeby do przypomnienia roli, którą odgrały te ciała w procesie
debaty nad ustawą. Ten kongres oczywiście wprowadza nas w konsultacje konkretnych zapisów ustawowych, ale jednocześnie jest podsumowanie bardzo istotnego okresu, który mamy za sobą. Na zewnątrz ten proces partycypacji był reprezentowany przez to, co się działo pod logiem Narodowego Kongresu Nauki. Przez to była widoczna Rada Narodowego Kongresu Nauki, także między innymi na stronie NKN. Natomiast warto zapewne odsłonić trochę kurtynę i pokazać, jaką rolę odgrywały te ciała, które właśnie, jak tutaj była mowa, reprezentują środowisko naukowe w bardzo różny sposób, tak? Albo przez konkretne umocowanie w ustawie jako organów reprezentujących, albo przez swoje zakotwiczenie, jednocześnie doradczą funkcję w stosunku do ministra, albo też niejako dopełniając swoje podstawowe funkcje, jak w przypadku Centralnej Komisji, o pewne działania wynikające z kompetencji, którą mają członkowie na skutek doświadczeń z procesami nadawania stopni, tytułów, czy też uprawnień i obserwowaniem wynikających stąd problemów, co jest bardzo ważnym źródłem wiedzy na temat tego, jak doskonalić przepisy. Bardzo proszę. Znowu w tej samej kolejności, myślę. Ja bym zaczął od takiego symbolicznego aktu, jakiego staliśmy się świadkiem, kiedy w drugim albo trzecim dniu swojego urzędowania pan premier, dowiedziawszy się o tym, że właśnie będzie się odbywać posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, postanowił przywitać się z Radą i przedstawić jej pewne credo i zaczął od podkreślenia, że kiedyś kamera, która podglądać lubi, telewizyjna kamera, znalazła na biurku pana premiera dzieło pod nazwą Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do roku 2020, opracowany w Fundacji Rektorów Polskich na zlecenie Konferencji Rektorów Akademickich. Mały Instytut Maxa Plancka dostaje bezwzględnie wartościowych pieniędzy, tyle samo, ile duży Instytut Polskiej Akademii Nauk. Tylko w dużym Instytucie Polskiej Akademii Nauk 80% ludzi, no może przesadzić, 30%, tak, przesadzić, 30% ludzi nie pracuje w ogóle naukowo, 30% ludzi coś tam robi na poziomie średniej, a 30% jest dobre. Więc to nie jest tylko kwestia pieniędzy, to jest kwestia zarządzania tymi jednostkami. Dlatego pytanie do Państwa jest takie, zarówno w jednym, jak i w drugim projekcie, bo tego mi zabrakło w Państwa prezentacji oraz w dokumentach, które Państwo opublikowali. Co spowoduje, że podwyższymy jakość uprawiania na tych instytucji? Dziękuję bardzo. Ja dobrze, ale wywołany bardzo zły żart. Panie profesorze, rzeczywiście to jest dobre stwierdzenie. Mały Instytut Maxa Plancka ma taką dotację jak duży Instytut Polskiej Akademii Nauk. Teraz Pan podał liczby mówiące, kto pracuje, jaki procent, ile nie pracuje. Ja nie wiem, skąd Pan wziął te liczby. Być może one są prawdziwe. Ja mogę powiedzieć o moim instytucie, w którym staramy się wdrożyć pewne twarde zasady. Mianowicie, stałą posadę ma tylko i wyłącznie tytularny profesor, w tej chwili zagwarantowany. I mamy problem. Mamy problem polegający na tym, że mamy mnóstwo doktorów habilitowanych, naprawdę dobrej klasy, dla których nie ma miejsc pracy w polskich uniwersytetach. Dlaczego? No bo w polskich uniwersytetach do tej pory nie opłacało się zatrudniać ludzi prowadzących badania na przyzwoitym europejskim poziomie. My byśmy chcieli zachowywać tylko naprawdę tych wybitnych. Panie profesorze, obiecaliśmy sobie nie konfrontować się i konfliktować z uczelniami. Także, ale dobrze. Przepraszam, to jeśli pan prezes to odbiera jako konflikt, że ja mówię, że my chcemy współpracować z uczelniami w ten sposób, żeby była mobilność. No tak, no takie są realia niektórych uczelni mniejszych i słabszych. Nie konfrontujemy się. To bardzo dobrze, że w tej chwili został uruchomiony mechanizm, który tym mniejszym uczelniom również będzie nakazywał
dobrze pojętych własnym interesie uczelniom, zatrudniać bardzo dobrych badaczy. Tak, tak. Pan profesor Orwiński jeszcze. Ja zupełnie króciutko, pan profesor powiedział o państwie mydlanej. Ja starałem się podkreślić, że to jest nasz problem, że my jesteśmy silni w kraju, ale słabi w konkurencji międzynarodowej. Absolutnie zdajemy sobie z tego sprawę i to leży u podstaw tego nowego tworzonego projektu. Ale co chcemy zrobić? Po pierwsze, zrestrukturyzować te instytuty, które sobie radzą słabiej i o tym mówiliśmy. Dość często musimy mówić o pewnej fuzji instytutów po to, żeby była większa siła tych instytutów. Na pewno otworzymy autentyczne, prawdziwe, otwarte konkursy na stanowiska naukowe i to muszą być konkursy w charakterze międzynarodowym. Tu się musi pojawić budżet na to, żeby zapraszać uczonych z całego świata na każdym poziomie, od młodych pracowników naukowych. I w komisjach konkursowych, żeby byli. Komisje konkursowe. Tworzymy międzynarodowe rady doradcze. Także jest cały szereg elementów, które w ramach projektu Uniwersytet PAN są absolutnie elementami projakościowymi, a to, że to ma być w formie uniwersytetu, chodzi o synergię, o fuzję. Dlatego, że jak będziemy rozproszeni na instytuty, które czasami, my mamy różne instytuty, pan profesor Jeżabek mówi o Instytucie Prawniczy, to jest największy instytut Polskiej Akademii Nauk, czyli jest ponad 600 osób, ale mamy też takie instytuty, które liczą kilkadziesiąt osób, które w normalnych warunkach byłyby tylko zakładem w instytucji europejskiej, więc absolutnie mam przekonanie, że jesteśmy przed dużą reformą, dużą zmianą. Uniwersytet jest jedną z propozycji, ale niezależnie od tego, czy taka będzie wdrożona, czy inna, my musimy zreformować tę instytucję, żeby konkurować z Europą. Niezależnie od środków, oczywiście środki są bardzo istotnym elementem, ale nie jedynym. My musimy się zrestrukturyzować w tą stronę. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy limit czasu. Ja obiecałem organizatorom, że będziemy bardzo go przestrzegać. Bardzo proszę. Co? Tak. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten panel. Oczywiście ta rozmowa wydaje się mogłaby trwać, bo temat jest, wiadomo, będzie na pewno kontynuowany przez Państwa. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za ten panel. Szanowni Państwo, tytuł panelu Odpowiedzialność uczelni, odpowiedzialność społeczna uczelni. Nie wiem, wydaje mi się, że powinniśmy ją może rozszerzyć na odpowiedzialność całego systemu nauki czy systemu edukacji, bo tutaj dla potrzeb tego panelu bym stawiał znak równości. No właśnie, jak to zdefiniować? Co to znaczy odpowiedzialność? Bo jak mówimy do dziecka bądź odpowiedzialny, to znaczy nie zrób sobie albo komuś krzywdy. Natomiast jeżeli mówimy o systemie edukacji, to trochę to jest takie abstrakcyjne. Panie profesorze. Proszę Państwa, ja chciałem przede wszystkim zacząć od tego, żeby podkreślić istotną rolę, jaką w popularyzacji czy też w upowszechnianiu nauki odgrywają regionalne towarzystwa naukowe. Tak z grubą mówiąc, to wszyscy wiemy, że one wykonują wielką pracę, ale nie chcę już tych szczegółów wymieniać. Chodzi mi o jeszcze jeden taki aspekt, który zwykle jest niedostrzegany, a w każdym razie niedoceniany. Od chwili, kiedy 7 maja 1959 roku profesor Charles Percy Snow wygłosił na Uniwersytecie w Cambridge sławny wykład o dwóch kulturach, wszyscy, czy też każdy, który patrzy troszkę szerzej, niepokoi się kolosalną, właściwie przepaścią pomiędzy światem humanistów i światem przyrodników i techników. To jest naprawdę poważna sprawa, dlatego że ona prowadzi po pierwsze do tego, że nie ma wzajemnego zrozumienia, natomiast pojawia się wzajemna niechęć, a w dodatku próby, że tak powiem, konkurencji o tak zwany rząd dusz, czyli w rezultacie odrywanie autorytetów jednych i drugich. I w sumie prowadzi to po prostu do dalszego pogłębiania spadku zaufania do nauki. Myślę, że to jest absolutnie kluczowa sprawa i nasza odpowiedzialność polega na tym, żeby tą
to zaufanie próbować odbudować. To jest notabene, czy nie notabene, no po prostu jest strasznie trudne, a w szczególności niezwykle trudne jest, trudna jest rzecz najważniejsza, żeby do ludzi dotarło, żeby im przekazać informację, na czym polega sama metoda naukowa. Że to jest bardzo dobrze opracowana metoda, to nie są spekulacje, to jest wszystko bardzo dobrze sprawdzane i to naprawdę warto temu zaufać. Otóż właśnie ten konflikt między humanistami i przyrodnikami, technikami prowadzi do tego, że ludzie przestają wierzyć i jednym, i drugim. No, jak to odbudować? To jest oczywiście skomplikowana sprawa, wymaga wielu bardzo specyficznych i ciężkich właściwie działań. To tutaj Państwo nam to opowiedzą znacznie lepiej. Ja tylko chcę powiedzieć, że bez zasypania tego rowu, który między humanistami a przyrodnikami w tej chwili istnieje, to po prostu nic z tego nie wyjdzie. Po prostu dlatego, że żeby to uzyskać, żeby odbudować zaufanie, musimy działać razem. Razem wobec tego oczywiście konieczne jest jakiś wspólny język, jakaś wspólna płaszczyzna, na której się porusza. I proszę Państwa, właśnie w tym miejscu najważniejszą rolę, a w każdym razie bardzo istotną rolę odgrywają regionalne towarzystwa naukowe. Bo to właśnie tam się spotykają uczeni bardzo różnych specjalności, rozmawiają ze sobą i tym samym po prostu codziennie, systematycznie zasypują ten rów, tę przepaść, o której mówił Charles Persisi. I pomimo tego, że to jest niezwykle wielkiej wagi sprawa, to jednak te towarzystwa w tej chwili są zdane wyłącznie na własne siły. Ja chciałbym wierzyć, że autorzy tej ustawy 2.0 zrozumieją wagę czy też znaczenie problemu dwóch kultur i w rezultacie towarzystwa czy też te społeczne korporacje uczonych otrzymają właściwe wsparcie. Panie profesorze, proszę powiedzieć, co Pana zdaniem ten ruch wykopuje? Bo Pan mówi o zasypywaniu, o procesie ciągłym, ale to nie jest tak, że ten ruch raz został wykopany z jakiegoś powodu jest. Tylko... Ja myślę, że to jest po prostu brak wspólnego języka, to jest niesłychanie ciężka sprawa, żeby, no dla mnie, ja jestem akurat fizykiem, więc dla mnie na przykład przeczytanie artykułu prawdziwego humanisty to jest koszmarny wysiłek. Koszmarny. Przypuszczam, że w odwrotną stronę jest to samo. Więc to tak wygląda. Więc po prostu nie mamy wspólnego języka. Ten język trzeba zbudować. Ten język właśnie buduje się moim zdaniem, no taką właśnie codzienną pracą w towarzystwach naukowych. No jeszcze wobec tego chciałem powiedzieć, że ja tu chciałem zgłosić po prostu ten bardzo konkretny postulat. Mianowicie, żeby, nie wiem czy w ustawie, czy w rozporządzeniach, w każdym razie, żeby powołać narodowy program upowszechniania nauki, który by się mógł zająć tymi sprawami i jeszcze dotkał, no po prostu między innymi towarzystwami naukowymi, ale nie tylko, no po prostu całą tą sprawą. To jest tak fundamentalna sprawa dla naszego społeczeństwa. Proszę Państwa, w tej chwili no, takie powszechne jest przekonanie, że humanistyka to jest właściwie zbędny luksus, który niczemu nie służy, a nauki przyrodnicze i technika jest identyfikowana z magią. Ludzie nie rozróżniają, no bo proszę Państwa, no, jak się wciśnie tutaj guzik w telefonie, to nagle się okazuje, że w Singapurze ktoś odbierze sygnał. To jest zupełnie tak, jak w średniowieczu wbijano szpilkę w lalkę i ktoś miał umrzeć tam gdzieś na drugiej wsi. No to jest właśnie dokładnie magia. Ludzie nie potrafią rozróżnić między magią i nauką i w rezultacie padają bardzo często ofiarą właśnie naukowych szarlatanów. A ponieważ nie umieją również dojść do tej prawdy, no nazwijmy to humanistycznej, i nie wiedzą wiele o procesach społecznych, no to strasznie łatwo jest nimi manipulować różnym takim czynnym politykom. Właśnie, także dlatego... wydaje mi się, to jest fundamentalna sprawa, żebyśmy to właśnie wytłumaczyli. Zapraszam panelistów. Panelistów mamy 5, a zatem, szanowni Państwo, tu 60 minut na dyskusję, ciut więcej i 10 minut na pytania. Oddaję Państwu głos.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo nam miło, że możemy uczestniczyć w Narodowym Kongresie Nauki i tu w imieniu Narodowej Rady Rozwoju wyrażam swoje podziękowanie za zaproszenie zarówno panu premierowi, ministrowi Gowinowi, jak i głównemu organizatorowi Narodowego Kongresu Nauki. Pozwólcie Państwo, że zacznę od słów Jana Pawła II, papieża, który związany był z tym miejscem, w którym jesteśmy. Jakby w podwójnej roli. Po pierwsze dlatego, że Kraków to jego miejsce pracy, a także dlatego, że kochał środowisko naukowe, sam pochodził ze środowiska naukowego. I w jednej ze swoich licznych encyklik napisał: kieruję słowa podziwu i zachęty dla tych śmiałych pionierów nauki, którym ludzkość w tak wielkiej mierze zawdzięcza swój obecny rozwój. Ale mam zarazem obowiązek wezwać ich, aby kontynuowali swoje wysiłki, nie tracąc nigdy z oczu horyzontu mądrościowego, w którym do zdobyczy naukowych i technicznych dołączają się także wartości filozoficzne i etyczne, będące charakterystycznym i nieodzownym wyrazem tożsamości osoby ludzkiej. Narodowa Rada Rozwoju, którą reprezentujemy, jest gremium konsultacyjno-doradczym działającym przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, a zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia przez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania naszego państwa, definiowanie wyzwań, wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. Przygotowaliśmy, proszę Państwa, taką broszurę informacyjną również o działaniu Narodowej Rady, która jest wyłożona w holu foyer naszego centrum. W Narodowej Radzie działa 9 sekcji. Tu mamy przedstawicieli sekcji nauki i innowacji, edukacja, sport, młode pokolenie, ochrona zdrowia i polityka społeczna, rodzina. W tym składzie proponujemy dyskusję na temat granic odpowiedzialności państwa w kształceniu akademickim i rozwoju nauki. Ustalenia słownikowe, które kategorię odpowiedzialność definiują jako obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny, ale przede wszystkim poniesienia za nie konsekwencji. Kategoria ta odpowiedzialności w kontekście społecznym podkreśla wagę zainteresowania podmiotami życia społecznego, a wtedy ten dyskurs dotyczący odpowiedzialności podejmuje takie kategorie jak etyczność, sprawiedliwość, wolność, zaangażowanie i prawdę. A źródłem debat stają się potrzeby, zgłaszane potrzeby społeczne. Przygotowywana reforma szkolnictwa wyższego budzi ogromne zainteresowanie społeczeństwa z perspektywy wyzwania, jakie państwo kolejny raz w poczuciu, miejmy nadzieję, wielkiej odpowiedzialności przygotowuje dla swych obywateli, ponieważ ma już przecież ogląd dotychczas dokonywanych zmian i reform. Przyjęty zatem problem główny naszej dyskusji panelowej będzie rozwijał się wokół dwóch tematów. Pierwszy: jakie są granice autonomii uczelni w kontekście ingerencji państwa w modele jej funkcjonowania, procesu kształcenia i parametryzacji nauki? I druga odsłona: jaki powinien być kierunek działania państwa wobec mnogości przypisywanych ról szkolnictwu wyższemu? Czy siła środowiska akademickiego, czy tą siłą jesteśmy w stanie odwrócić tendencje, na które z jednej strony ciąży odium konserwatyzmu, z drugiej zaś przekonanie, że brak jest nowoczesności? O tym mówił już w 2014 roku na Kongresie Nauki pan profesor Sztompka, krakowianin. Czy nie mamy poczucia, że balansujemy pomiędzy wolnością i zniewoleniem? Jak przywrócić dostojeństwo uniwersytetu, o którym tak pięknie pisał profesor Kazimierz Twardowski? I oddaję głos zatem w tym kontekście naszym panelistom. Jako pierwszy zabierze głos, usiedliście Państwo inaczej, pan profesor Świerdzi, bardzo proszę. Panie profesorze,
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy. Mamy dzisiaj dyskutować granice odpowiedzialności państwa w kształceniu akademickim i rozwoju nauki. Dyskusja ma trwać tylko godzinę, więc ta godzina byłaby spędzona na rozważaniu, co to jest kształcenie akademickie, co to jest rozwój nauki, co to jest państwo. Ja postaram się to troszeczkę uprościć i przybliżyć inny temat. Łatwiej będzie nam być może rozważać to. Granice odpowiedzialności rodzica w kształceniu dziecka. Może to jest nam bliższe i bardziej zrozumiałe. Zanim zaczniemy dyskutować te granice, zastanówmy się najpierw nad tą drugą częścią, odpowiedzialność państwa w kształceniu akademickim. Czy jest coś w ogóle takiego jak odpowiedzialność państwa? Ja chciałbym przypomnieć oczywistą prawdę. Zapominamy o tym, patrzymy na wzory z innych krajów, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, z krajów anglosaskich i czasami o niektórych rzeczach zapominamy. Nie ma na świecie uniwersytetu istotnej instytucji badawczej, która nie została stworzona przez państwo. Nie istnieje taka instytucja. Jeżeli nie było to państwo, to była to organizacja quasi-państwowa o odpowiedzialności równoważnej tej, którą ma państwo. Mógł to być władca, monarcha, mógł być to związek wyznaniowy, mógł być to kościół, mogła to być wielka społeczność mieszczan czy obywateli, ale zawsze to była organizacja, która była odpowiedzialna w stosunku do całego społeczeństwa i często znacznego terytorium. Dlaczego tak się działo? Skąd się brała ta odpowiedzialność państwa czy dużej zbiorowości? Brała się ona z dwóch powodów. Jedno to było poczucie odpowiedzialności wobec własnych obywateli i zrozumienie konieczności kształcenia człowieka. To mogło wyglądać w rozmaity sposób. Czasami ten obywatel czy ten człowiek, nie każdy był obywatelem, mógł być dyskryminowany, może nie miał dostępu do nauki czy do uniwersytetu. Niemniej jednak ważna była rola, chodziło o to, żeby kształcić obywatela, człowieka. Drugim bardzo ważnym aspektem była odpowiedzialność władcy czy państwa wobec państwa. Konieczność kształcenia obywateli i przygotowania kadr. Bo żadne państwo i w średniowieczu, i w okresie renesansu nie mogło, i później obecnie nie mogło funkcjonować bez dobrze wykształconych kadr. Kiedy powstawał Uniwersytet Jagielloński, oczywiście można powiedzieć, że został utworzony przez monarchę Kazimierza Wielkiego, potem odrodzony przez Jadwigę. Niemniej jednak byli to władcy, którzy w owym okresie de facto do tej jury wypełniali funkcję państwa, tak? Czyli to nie była prywatna instytucja. Czasami powołujemy się na koledzy Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. One też były tworzone przez władców i były finansowane ze środków korony albo z nadań. Podobnie jest z całym systemem uniwersyteckim w Stanach Zjednoczonych. Rozważamy, bierzemy przykłady z Harvardu, z Stanforda, natomiast często zapominamy o olbrzymim, najpotężniejszym na świecie systemie tzw. land-grant universities, czyli uniwersytetów stanowych finansowanych bezpośrednio z budżetu stanu. Spójrzmy na aktualny system uniwersytecki w Polsce, skąd on się wziął, jakie są jego początki. Na początku XIX wieku załamały się Prusy, Królestwo Prus. W ciągu 18 miesięcy Aleksander Humboldt był w stanie zreformować system uniwersytecki w Prusach. Powstał jeden z najważniejszych systemów akademickich na świecie. I nazywamy go systemem humboldtowskim. Była tam bardzo dokładnie zdefiniowana rola państwa, co jest dla nas interesujące.
była rola państwa, czyli granica odpowiedzialności państwa za funkcjonowanie uniwersytetu i jego finansowanie. W pewnym momencie ta granica odpowiedzialności państwa się kończyła tam, gdzie zaczynała się granica odpowiedzialności uczonego lub też granica odpowiedzialności wykładowcy akademickiego. Oczywiście to się zawsze przesuwa, ta granica się przesuwa tam, gdzie się zaczyna granica nieodpowiedzialności jednej lub drugiej strony, no musi nastąpić naturalne przesunięcie. I chciałbym zauważyć, że historycznie rola państwa w kształtowaniu elit i w kształtowaniu gospodarki kraju i obronności kraju była dominująca. I również w tej chwili tak jest. Nie byłoby Kongresu Nauki Polskiej zwołanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdybyśmy nie uznali tego, że rola państwa jest dominująca. Na temat odpowiedzialności, nieodpowiedzialności i granic powiem w drugiej części. Poproszę pana profesora Krępińskiego, rozumiecie myśli. Dziękuję. Wczoraj na jednym z paneli, gdzie wystąpili młodzi naukowcy, laureaci grantów UFC, i nie tylko, mieliśmy okazję doświadczyć pewnego rodzaju manifestu politycznego pana doktora habilitowanego Niesiołowskiego z panem. Chciałbym skorzystać, podobnie jak pan Niesiołowski z panem skorzystał, i też na wstępie, zanim zabiorę głos, podziękować przede wszystkim premierowi, ministrowi Gowinowi za tak dobre, profesjonalne przygotowanie projektu reform nauki. Chciałbym podziękować panu prezydentowi, rządowi, pani premier Szydło, polskiemu Sejmowi i parlamentowi za przygotowanie reform sądownictwa. Jako były opozycjonista i były więzień polityczny, wiem, jak to jest ważna sprawa. Reformy i zmiany, które nie zostały dokonane wcześniej. Chciałbym też podziękować panu ministrowi Szyszko za troskliwą opiekę nad naszym środowiskiem, a zwłaszcza nad lasami. Mam odmienne zdanie niż inni, niż pan Niesiołowski z panem w tej sprawie. I mam odmienne zdanie jako naukowiec, który doktorat zrobił na sośnie zwyczajnym. Szwecji. Dziękuję panie profesorze za to. A pan teraz prosimy. A teraz bym przeszedł. To jest ważne dzień, ważne wydarzenie. Narodowy Kongres Nauki. Powinniśmy się zastanowić bardzo mocno, dlaczego tutaj jesteśmy wszyscy, dlaczego debatujemy, dlaczego troszczymy się o przyszłość szkolnictwa wyższego i nauki. Już z historii naszej wiemy o tym, już pan rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektor Nowak, wspomniał o Hugonie Kołłątaj. Tak, ten człowiek miał odwagę i odpowiedzialność. Odpowiedzialność za reformę. Widział, jak w soczewce naczynia połączone pomiędzy szkolnictwem, nauką, obronnością i statusem gospodarczym kraju. Komisja Edukacji Narodowej próbowała i wszczęła, nie tylko próbowała, ale wszczęła ogromny wysiłek zreformowania ówczesnego Królestwa Polskiego od tej ważnej sprawy nauczania i edukacji. Potem nie zdążyliśmy z tymi reformami i zapłaciliśmy bardzo ogromną cenę. Z
zniknęliśmy z mapy Europy jako królestwo na ponad 120 lat. Ale pomimo rozbicia i rozdzielenia w trzech zaborach, Polacy nie poddawali się. Próbowali wdrażać reformy, próbowali unowocześniać naukę, szkolnictwo wyższe. Wtedy, w tym czasie też powstawała moja uczelnia, 200 lat niedawno obchodziła, SGGW. Do tej pory funkcjonuje jako jedna z najbardziej znamienitych uczelni typu uniwersytetów, ale pochodzenia rolniczego. I w tym czasie też było przygotowywane wiele reform, projektów na odzyskanie niepodległości. Kiedy ta niepodległość przeszła, niespodziewanie, zaskakująco, w 1918 roku, w przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie, zaczęło się gwałtownie odradzać szkolnictwo wyższe i nauka w naszym kraju. I proszę Państwa, bez pomocy Państwa nie zintegrowano by trzech zaborów. Bez odpowiedzialności Państwa wtedy nie zweryfikowano by profesorów, urzędników dla służenia nowemu, odrodzonemu Państwu Polskiemu, II Rzeczypospolitej. Nauka w II Rzeczypospolitej rozwijała się stosunkowo w porównaniu do państw europejskich dobrze. Mieliśmy znamienite uniwersytety Jagielloński, Lwowski, Wileński, Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkoła matematyki była szkołą lwowską, najbardziej znaną w świecie. Chemię. Prezydent Mościcki, nawozy sztuczne. Przecież w tym czasie ta nauka napędziła gospodarkę i rozwój gospodarczy. Wiem, że zdania są podzielone, jak II Rzeczpospolita funkcjonowała, ale kiedy się przyjrzymy, z czego się odradzała i w jak krótkim czasie nasi dziadowie, ojcowie, byli w stanie doprowadzić kraj do bogatego, szybkiego rozwoju. Ten rozwój został zniszczony przez nawałnicę hitlerowską, niemiecką i rosyjską. Zostaliśmy na nowo podzieleni i na długo lat, na długo, długie skutki tego podziału, skutki II wojny światowej odczuwamy do dziś. Bo praktycznie rzecz biorąc, nie odzyskaliśmy znowu, utraciliśmy niepodległość, utraciliśmy niezależność. Wprowadziliśmy obce nam w tym czasie regulacje w szkolnictwie wyższym, w nauce. Przyniesione właściwie dla Wagnera czerwona armia. Utraciliśmy przede wszystkim w II wojnie światowej nie tylko materiały, budynki, instrumenty, instytucje, ale przede wszystkim utraciliśmy ludzi. Nastąpiła eksterminacja elit. I to elit naukowych, kulturalnych. I z tych popiołów zaczęliśmy się powoli podnosić. Najpierw Węgierzy, PRL-u, komunizmu, socjalizmu realnego i budowaliśmy nowy ustrój naukowy i uniwersytecki, już który był zaimportowany ze Wschodu. I w momencie, kiedy doszliśmy do 1989 roku, proszę Państwa, jeszcze chciałbym... Panie profesorze, jeden, tak? Jeszcze jeden moment.
80 rok, 81, jako student uczestniczący w strajkach studenckich śpiewaliśmy, pamiętam wtedy jaką piosenkę, Górski, Górski, miły bracie, daj swobodę nam w Senacie. I chcę powiedzieć, że doszliśmy do tego momentu dzięki temu projektowi nowej ustawy, gdzie ta swoboda w Senacie i autonomia uczelni będzie w pełni odzyskana. A z tą autonomią wiąże się odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność z państwa przechodzi już na panów rektorów, na Senat, na Radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze, szczególnie za przypomnienie nam tego rysu historycznego, do którego tak rzadko wracamy, kiedy absorbuje nas współczesność. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Pieli, który reprezentuje sekcję Narodowej Rady Edukacji Młodego Pokolenia. Uprzejmie proszę. Szanowny panie premierze, nie wiem, czy jestem słyszany. Tak. Szanowny panie premierze, szanowni państwo. Ja zacznę od rzeczy, wydawałoby się banalnych, pozornie bardzo prostych, ale później one odegrają swoją rolę. Mianowicie każdy system działań, a ustawa jest takim systemem działań, wysyła sygnały. Nawet brak systemu też wysyła sygnał. Nawet gdy ten system nie chciał wysyłać sygnału, on te sygnały wysyła. Drugi punkt jest taki, że sygnały są zawsze odbierane bezbłędnie. Natomiast sygnały są bardzo często konstruowane z wadami, źle. I źle skonstruowany sygnał, gdy czas mija, a tu mamy do czynienia z systemem takim iteracyjnym, gdzie dynamicznym, który się zmienia, źle skonstruowany sygnał zaczyna produkować niewłaściwe zjawiska. Dalej, sygnały nie mogą być skomplikowane. Życie jest skomplikowane, ja wiem, ale sygnały muszą być proste, inkrementalne i korygujące. To znaczy one powinny stanowić miarę odchylenia od kierunku kompasu, można powiedzieć. Nie wszystko musi być uwzględnione. To jest bardzo ważna rzecz. Musi być rzecz prosta, a nie wszystko musi być uwzględnione. I sygnały, jednak sygnały muszą być zgodne z misją danej instytucji. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to są to oczy, uszy i mózg społeczeństwa. To pokazuje, jak wielką odpowiedzialność niesiemy na sobie. 24 lata temu Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego wprowadził reformy, po raz pierwszy użył nazwy w Polsce Impact Factor i skonstruował system w zasadzie bardzo podobny do tego systemu, który jest teraz proponowany i można powiedzieć, że na początku zwłaszcza eksponencjalnie rósł dorobek naukowy wydziału, bardzo szybko i obserwowaliśmy jak ten wielki statek, dla nas wtedy wielki, teraz to jest dużo większy statek całej Polski, zaczyna zmieniać kierunek. Potem przestałem się tym interesować, dlatego że to zostało zdeformowane i to już nie był system, który pracował w Uniwersytecie Warszawskim. Zacząłem czytać reformę pana premiera Gowina, najeżony, że znowu spotkam podobne sformułowania ogólnikowe, które były przedtem i bym powiedział, rozczarowałem się, to znaczy mój stosunek zmienił się o 160 stopni. Nie 180 stopni, tylko 160 stopni. Zaraz powiem, podam przykład dlaczego i to się będzie wiązało z tymi sygnałami. Pojawiły się w dyskusji poprzedniej, która odbyła się w Ministerstwie Rozwoju, głosy, bardzo wiele głosów, że koniecznie trzeba włączyć cytowanie.
Ja przestrzegam, bo my mamy 24 lata doświadczeń i rezultat będzie następujący. Po pierwsze, nieprawdą moim zdaniem jest, że system, że zobaczymy rezultaty tej reformy za 20 lat. Nie, to jest moim zdaniem nieprawdziwe. Zobaczymy rezultaty tej reformy za 2-3 lata i jeżeli znajdą się tam cytowania, to powstaną spółdzielnie cytowań. Będzie bardzo dużo cytowań. I bo sygnał jest po prostu niewłaściwy. Nam nie chodzi o cytowania. Na cytowania można wpływać. To dziedziczenie prestiżu, czyli impact factor, jest natomiast prawie niemal wersowalny. Ważną, najważniejszą rzeczą jest to, że oczywiście wolność, swoboda są bardzo ważne, ale z tym musi się wiązać odpowiedzialność. Teraz jaka jest odpowiedzialność państwa? Jest właściwie oczywista. Musi dawać pieniądze, środki na naukę po to, żeby produkować ekspertów najwyższej klasy. Musi dawać pieniądze na kształcenie studentów po to, żeby była kadra dla działania społeczeństwa. Musi również produkować ocenę uczelni, to bardzo ważne, ocenę jakości uczelni. Tutaj tego tematu nie chcę w tej chwili rozwijać, chociaż mógłbym coś na ten temat powiedzieć. Według niemalwersowalnego algorytmu, to bardzo ważne, żeby to był niemalwersowalny algorytm, i według misji uczelni. Poza granicami ingerencji państwa natomiast powinny być te autonomiczne decyzje uczelni, które są zgodne z jej misją. To jest, tu zwrócę uwagę, że te pieniądze, wielkie, ogromne pieniądze, o których ja mówiłem poprzednio, nie są za darmo i nie są bez odpowiedzialności. Z tego muszą się uczelnie rozliczyć, produkując wysokiej jakości specjalistów i działając zgodnie z misją i przysięgą doktorską uczelni. To znaczy odpowiedzialność uczelni polegałaby na tym, że musi być oparcie wspólnoty na poszukiwaniu prawdy, przestrzeganie zasad ślubowania akademickiego i przysięgi doktorskiej. Ja tu proszę zwrócić uwagę, że są to takie bardzo okrągłe zdania, natomiast ja tu bym się odnosił do tekstu tych dokumentów i zwrócenie długu, to znaczy wysoka jakość nauki, wysoka jakość dydaktyki, zawsze rzetelne ekspertyzy. Jeśli ja słyszę o grzecznościowych recenzjach, proszę państwa, to grzecznie bardzo brzmi, natomiast naprawdę oznacza fałszywe ekspertyzy i kreowanie fałszywych ekspertów, którzy później będą produkować następnych fałszywych swoich uczniów. Co oznacza ogromne straty materialne społeczeństwa. Granice wolności uczelni widziałbym tylko tak. Przysięga doktorska i ślubowanie oraz misja uczelni. Jeżeli byłyby jakieś wątpliwości co do wypełniania tych trzech rzeczy, to decyduje rektor, tak? Tak ja bym proponował, że decyduje rektor, ale jest możliwe odwołanie do ministerstwa. Te zdania zawierają pewną gorycz w sobie, dlatego że jeśli nie oprzemy się na prawdę, która w przysiędze doktorskiej występuje jako światło prawdy, od której dobro rodzaju ludzkiego zależy. Jeśli tego nie będzie, to nie mamy co dyskutować, nie mamy co robić reformy. Żadne spotkanie dwóch czy większej liczby ludzi nie ma znaczenia, ponieważ celem będzie konsensus, a konsensus może się zmienić, jest na dzisiaj i w tej liczbie i składzie ludzi, jutro może być inny konsensus. Także to jest bardzo ważne słowo, a że nie jest to słowo puste, to podam przykład, że Uniwersytet Gdański w 2014 roku zmienił przysięgę doktorską. I ten passus światło prawdy, tak było
podniesiony, został zastąpiony i to jest charakterystyczne, zawsze wtedy ciężko coś wymyślić. I wymyślono, że staraniem badania rzeczywistości. Staraniem podejmowania, tak? Podejmowanie się badań naukowych, czytaliśmy to na stronie. Podejmujemy dyskusje panelowe, zmieniając dosyć zasadniczo temat. Tamten poprzedni panel był niezwykle pasjonujący, jeśli chodzi o odpowiedzialność społeczną nauki. Natomiast w tej chwili sprawy może mniej pasjonujące, ale myślę także niezwykle ważne. Chciałbym przy tej okazji też zacząć może od podziękowań, bo w panelu pierwszym w sali obok była mowa o partycypacji różnych ciał w ostatnim okresie w tym procesie tworzenia ustawy, więc współpraca przy tworzeniu ustawy, ale ta partycypacja w ramach naszej przestrzeni akademickiej no, powinna być rzeczą w zasadzie permanentną. Myślę, że ten okres poprzedni, po ostatniego półtorej roku był chyba dobrym przykładem i przynajmniej z naszej strony mamy pewną czystą satysfakcję, że dialog i partycypacja ze środowiskiem była i co ciekawe była także ze związkami zawodowymi, bo innym środowiskom, innym podmiotom właśnie tam już dziękowano. Ja chciałbym tutaj w tym miejscu także podziękować na ręce panów, ale na ręce koleżanek, kolegów z państwa organizacji. I chciałbym podziękować za też takie bardzo odpowiedzialne, partycypacyjne podejście do tego procesu, w którym uczestniczymy. Czasami były trudne spotkania, trudne pytania, ale to nie na tym polega, aby unikać trudnych kwestii, ale właśnie, żeby w sposób otwarty, uczciwy o sprawach mówić. I robiliśmy tak do tej pory i mam nadzieję, jestem przekonany, że końcowy ten okres tworzenia ustawy także w takim duchu będzie przebiegał. Także za to dziękuję. Natomiast teraz mamy mówić o sprawach pracowniczych, o sytuacji pracowników na uczelniach, instytucjach badawczych, no, w ramach nowej ustawy, bo uczelnie to także zakłady pracy. No, na co dzień nie używamy takiego sformułowania, odwołujemy się do bardziej zniosłych i bardziej odpowiadających to w istocie rzeczy określeń, dorekowców, prawda, do tradycji, ale no, na tym najbardziej podstawowym poziomie, prawda, tej prozy życia uniwersytetu, to także zakłady pracy i dzisiaj o tym, od tej strony chcemy o ustawie, o projekcie ustawy pomówić. Ja na początek może tylko przypomnę to, o czym już wiele mówili, że są w ustawie powiedzmy rozwiązania czy propozycje, powiedziałbym, nowe czy nowatorskie. Natomiast jeśli chodzi o sprawy pracownicze, zresztą podobnie jak sprawy studenckie, ta ustawa nie jest jakąś ustawą w istocie zmieniającą rzeczywistość. Znaczy raczej nasze nastawienie było takie pytanie, jak to wyjdzie i jak to wyszło, prawda? Ale nasze nastawienie, było takie, że jeśli chodzi o prawa pracownicze, o jakby sytuację nauczyciela akademickiego na uczelni, tylko z tej strony widziany, są podobnie jak sytuacji studenta, czy pozycję studenta, że tutaj raczej trzeba do nowej rzeczywistości przenieść to, co funkcjonuje obecnie, bo w naszej ocenie akurat nie ten element naszego życia akademickiego funkcjonuje nie najgorzej, chociaż pewnie niektóre rzeczy są do poprawienia i do skorygowania. I chciałbym zacząć od pytania. Chciałbym zacząć od... Coś jakieś zakłócenia na łącze, tak? Chciałbym zacząć od pytania i tutaj no, będę prosił o wypowiedzi. Pierwsza rzecz to proponowana w nowej ustawie struktura stanowisk, którą przewiduje i określa ustawa. Ustawa na ten temat jest no, dosyć wstrzemięźliwa, można powiedzieć. Nie rozwija zbytnio tej struktury.
przekładając takie wiele innych rzeczy do statutów, co no, stwarza, no, w tym sensie stwarza pewną nową sytuację, że w samej ustawie regulacji dotyczących stanowisk, za chwilę mówimy o wynagrodzeniach, jest trochę mniej. Jak z Państwa strony, z Państwa rektorów, ze strony przedstawicieli związków zawodowych, jak Państwo tą sytuację oceniacie? Bardzo proszę, może zaczniemy od Pani rektor. Dziękuję Panie Ministrze. Myśmy rozmawiali już o tym, jakie będziemy podejmować tematy dzisiaj podczas naszego panelu. To są niewątpliwie bardzo ważne tematy i natomiast są to kwestie dość szczegółowe. Ja jestem po bardzo rzetelnej lekturze nowego projektu, nowej ustawy. Jeśli Pan Minister pozwoli, bym ja 3 minuty odniosła się do pewnego mojego niedosytu, który w tej ustawie, w tym projekcie znajduje. Proszę Państwa, jestem bardzo rada z tego, że w ustawie znalazł się artykuł 3, ja go zacytuję, system szkolnictwa wyższego i nauki funkcjonuje z poszanowaniem standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz uwzględnienia szczególnego znaczenia społecznej odpowiedzialności nauki, to jest koniec cytatu. Tutaj jesteśmy przy etosie i ten etos jest szalenie ważny i moim zdaniem ten artykuł znajduje również zastosowanie i determinuje prawa pracownicze na polskich uniwersytetach, w polskich instytutach badawczych. Dla mnie takim ważnym standardem międzynarodowym, dokumentem, który ten standard definiuje, jest Europejska Karta Naukowca i chciałabym w kontekście tego zapisu Europejskiej Karty Naukowca poświęcić kilka słów na temat, czego brakuje mi w ustawie, czyli kilka słów o polityce równych szans. Ja bardzo dziękuję Pani Profesor Lewki, która już wczoraj wspomniała w swojej wypowiedzi o tej kwestii. Moim zdaniem ta polityka równych szans to z jednej strony wymiar pracowniczy, ale z drugiej strony absolutnie koresponduje z celami, któremu przyświeca aktualnie przeprowadzana reforma nauki i szkolnictwa wyższego, gdyż nowocześnie zarządzany obszar szkolnictwa wyższego i nauki powinien z pewnością z jednej strony respektować prawa pracownicze, ale z drugiej strony znajdować systemowe rozwiązania umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w osobach tworzących wspólnotę akademicką. I ta polityka równych szans powinna być moim zdaniem w ustawę również wpisana. Ona powinna być zorientowana do wielu różnych grup. Te grupy wymienia chociażby Europejska Karta Naukowca. Ja ze względu na bardzo krótki czas i formę debaty chciałabym tutaj wskazać tylko jedną grupę. To są osoby, które decydują się na łączenie pracy naukowej, pracy naukowo-dydaktycznej w polskim szkolnictwie wyższym z macierzyństwem, z wychowywaniem tych dzieci. I moim zdaniem zbyt mało znajdujemy w ustawie zapisów, które tego problemu dotyka. Pani profesor Lewki mówiła o artykule 135 ustęp 2 mówiącym o ocenie okresowej pracownika. Ja znalazłam jeszcze artykuł 134 ustęp 6. Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży wychowującego dziecko w wieku do 1 roku nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody. Znalazłam jeszcze jeden artykuł, to jest artykuł 199, mówiący o kształceniu doktoranta, pozwalający osobie wychowującej dziecko na zawieszenie okresu odpowiadającego kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego. I to są bardzo dobre zapisy. Ja bardzo cieszę, że one się znalazły. Natomiast uważam, że sensem tych zapisów jest rzeczywiście dbałość o zagwarantowanie praw osób zajmujących się wychowaniem dzieci. To oczywiście przede wszystkim myślę tu o kobietach. Są to przepisy, które no, chronią
osobę wychowującą dzieci przed ewentualnymi zakusami pracodawcy. Natomiast brakuje mi jednej rzeczy, to jest brak zapisie w ustawie zapisów takich motywujących, takich pozytywnych, takich sprzyjających tworzeniu przyjaznych warunków do przełamywania instytucjonalnych i ewentualnych także mentalnych barier i tworzenia przez uczelnie takich modelowych rozwiązań na wyrównywanie szans. Wszyscy wiemy, że prawo pozornie neutralne lub neutralne może prowadzić także do negatywnych skutków. Także, proszę Państwa, ja oczywiście wiem, że trudno spodziewać się po zapisach ustawy rozwiązań szczegółowych. Te zgodnie z intencją ustawodawcy znajdą się w innych aktach prawnych, przede wszystkim w statutach uczelni. Natomiast wydaje mi się, i to chciałabym wnieść do dyskusji dalszej na temat zapisów ustawowych, taki krótki zapis obligujący uczelnię do pewnych ustawowych określeń. Także wydaje mi się, że warto byłoby zastanowić się, że uczelni należałoby do ustawy wnieść takiego zapisu, że uczelnie kierują się zasadą równych szans i zmierzają do likwidacji. Środowisko przyjazne dla młodych też miało swój wyraźny głos, zarówno w tych organach kolegialnych, gdzie też nam brakuje trochę zagwarantowania, że będzie doktorantów, gdyby to był minimum jeden doktorant, ponieważ mamy tu te zapisy o proporcji, natomiast wcześniej było wyspecyfikowane, że jeżeli ci doktoranci są, to jest minimum jeden przedstawiciel doktorantów, nawet jeżeli to będzie 1% względem studentów, żeby przynajmniej ten symboliczny wpływ na kolegialne organy był. Także liczymy na to, że ten głos młodych nie będzie przerażał środowiska akademickiego, które podobno po to głównie jest stworzone, aby tym młodym ludziom służyć i ich rozwijać. Ewelino, czy to, o czym mówi Michał, to jest ekstrawagancja, czy obecność przedstawiciela młodych naukowców w ciele, które kreuje władze uczelni i jej politykę, czy to jest coś na zmierzenie? Jak to wygląda? No właśnie, Szanowni Państwo, Panie Premierze, z mojego doświadczenia międzynarodowego, gdzie obecnie wzięty przedstawiciela doktorantów lub młodych naukowców właśnie w Radzie Uczelni jest czymś niezbędnym. Nie rozumiem troszkę tej obawy, biorąc pod uwagę to, że w świetle zmian, które ustawa ma wprowadzić, będziemy rekrutować najlepszych, pozbędziemy się tysięcy tak jakby słabszych lub gorszych doktoratów, i będziemy w zasadzie tworzyli elity naukowe. Dlaczego nie zaufać im? Dlaczego nie zaprosić ich do stołu, przy którym będą się toczyły dyskusje i podejmowane decyzje, które bezpośrednio będą nas dotyczyć? Z tych tak jakby dwóch grup, beneficjentów szkolnictwa wyższego, regulacji prawnych w tym zakresie, finansowania, oprócz studentów, są właśnie doktoranci. Potraktujmy doktorantów i młodych naukowców jako swojego rodzaju inwestycje.